Cześć, pokażę jak wykonać takie bombeczki. Bardzo szybko się wykonuje, więc przechodzimy do wykonania ich. Potrzebujemy bombki strapionowej, sznurka, nożyczek, szydełka, kleju na gorąco i kawałek tasiemki. Przy czym sznurek wybierzecie sobie dowolny, jaki chcecie do Waszej bombki i tak samo rozmiar bombki też zależy od Waszego projektu. Tutaj robimy otwór, mniej więcej tyle na zawieszkę. I tutaj umieszczamy. I już mam tutaj gotowy. Bierzemy szydełko, obojętnie jaki rozmiar, sznurek i robimy proste, zwykłe oczka łańcuszka. Tutaj robimy najpierw niewielką ilość, później w dalszym etapie pracy dorabiamy sobie taki sznurek. Ja już mam tutaj oczywiście gotowe, więc ja sobie już tutaj ułatwiłam. I teraz kleimy tą gładką stroną. I w ten sposób. Cały czas pamiętając, że trzeba to zrobić tą płaską stroną. W ten sposób. I tak obrabiamy całą bombkę. I taka jest końcóweczka fajnej bombki. Tutaj sobie można ułożyć mniej więcej, ile tu jeszcze powinno Wam wystarczyć. I w ten sposób mamy bombki.